Szanowni Państwo, nazywam się Zbigniew Borek, jestem w Gazecie Lubuskiej wydawcą i Gazeta Lubuska miała przyjemność, a myślimy, że wręcz pewien obowiązek zaprosić Państwa na tę debatę. 1 kwietnia, za tydzień, w najbliższą niedzielę i nie w ramach klimatu playlistu, Skierzynie odbędzie się referendum, w którym Państwo, szanowni mieszkańcy gminy Skierzyna, rozstrzygniecie, czy burmistrz Tomasz Watros nadal powinien pełnić swój urząd. W domu nad rzeką, w hotelu i restauracji spotykamy się dlatego, żebyście Państwo mieli dodatkową okazję zapoznania się z argumentami obu stron. Już w połowie roku wzięto 3 miliony kredytów w rachunku bieżącym i wydano według nas niepotrzebnie 60 tysięcy złotych na prowizję bankową od wyżywionego kredytu, który można było uniknąć. Zapłacono tego kredytu 200 tysięcy złotych, około 200 tysięcy złotych odsetek. Na koniec zeszłego roku wzięto kolejny kredyt na kwotę 3 miliony 900 tysięcy złotych i między innymi na spłatę wcześniej zaciągniętego, którego łączny koszt wyniesie prawie 2 miliony złotych. I to wszystko będzie płacone z naszych podatków. Proszę Państwa, łączne koszty tych dwóch kredytów zostaną ponad 2 miliony 200 tysięcy złotych wyniosą. Szanowni Państwo, drodzy goście, zacznę od przeczytania ugody sądowej, którą zawarliśmy kilka dni temu z Komitetem Referendalnym. Bardzo się cieszę, że w tym wystąpieniu te słowa, które niestety szkalują mnie do dzisiaj, bo jak Państwo wiecie, ulotka bez przeszkód roznosi się dzisiaj do wielu mieszkań. Ja sobie pozwolę tylko odczytać to, co w tej ugodzie jest zapisane. Komitet Referendalny, reprezentowany przez pełnomocnika Czesława Januszkiewicza, oświadcza, że zarzuty wymienione w uzasadnieniu do wniosku o odwołanie burmistrza Skierzyny Tomasza Watrosa są częściowo nieprawdziwe, za co Komitet Referendalny przeprasza Tomasza Watrosa. Ponadto Komitet Referendalny prostuje nieprawdziwe informacje i podaje, że burmistrz Skierzyny Tomasz Watros nie wykorzystuje zajmowanego stanowiska do promocji własnej osoby, a promuje gminę Skierzyna. Pracownicy Urzędu Miejskiego są zatrudnieni w drodze konkursu, a proces rekrutacji jest obiektywny. W spółkach, których udziałowcem jest gmina Skierzyna, członkowie rad nadzorczych są powoływani z uwagi na kompetencje i doświadczenie. Program wyborczy przedstawiany w kampanii przez burmistrza Skierzyny Tomasza Watrosa jest realizowany w miarę możliwości finansowych gminy. Mogę na chwilę prosić o przerwanie. Szanowny panie, do pana mówię. Albo pan zamilknie, albo poprosimy o pana wyprowadzenie. Czy to jest jasne? Dziękuję bardzo. Przepraszam. A w ciągu roku od objęcia stanowiska burmistrz Skierzyny Tomasz Watros podjął szereg działań mających na celu zmniejszenie bezrobocia w gminie Skierzyna. I punkt drugi. Pełnomocnik Komitetu Referendalnego w Skierzynie Czesław Januszkiewicz w imieniu Komitetu zobowiązuje się opublikować oświadczenie w miesięczniku informacyjnym okolice Skierzynne na koszt Komitetu i zlecenie ogłoszenia złożyć w terminie 24 godzin od podpisania ugody. Z tego co mi wiadomo, stało się to natychmiast po rozprawie i ugodzie. Staramy się tylko i wyłącznie o pozyskiwanie takich środków, które mają dofinansowanie, jeśli gmina, która jest, promuje się w mediach, też jest dla Państwa nieodpowiednia, to chciałbym wiedzieć, jaką Państwo macie inną alternatywę. Co Państwo chcecie zaproponować mieszkańcom? Bo to jest chyba dzisiaj najważniejsze, żebyśmy rozmawiali o przyszłości, a nie o przeszłości. My jako mieszkańcy wspierający inicjatywę referendum wyraziliśmy wszystkie nasze obiekcje przed chwilą, gdy odczytałem nasze oświadczenie. Jest tutaj wszystko zawarte, całe meritum tego, o co nam chodzi. I na koniec z puentą na pytania pana burmistrza będzie nasza taka odpowiedź. Dobry burmistrz musi być człowiekiem dialogu. Tylko wtedy można wypracować dobre rozwiązania. Jest to właściwa droga, jeśli chce się jednoczyć ludzi wokół wspólnych celów. I szanowni Państwo, takiego burmistrza my jako mieszkańcy oczekujemy i przez te referendum wyrażamy swoją dezaprobatę temu, co się dzieje w tej chwili w mieście. Panie burmistrzu, wielokrotnie w wystąpieniach publicznych chwalił się Pan, że jeździ po świecie, po kraju w celu pozyskiwania inwestorów. Minęło 16 miesięcy i chcielibyśmy dowiedzieć się o konkretnych efektach tych działań i spotkań. Przy czym zaznaczamy, że nie interesuje nas przysłowiowe zarzucanie wędki. Prosimy o konkretne. Nigdy nie mówiłem, że jeżdżę po świecie, na to niestety naszego urzędu jeszcze nie stać. Wyjazdy do Niemiec to świat, ale zawsze nie tak daleki.
Ja jestem realistą, proszę Państwa, choć ten świat zaczął przyjeżdżać do nas. Zaczęliśmy od tego, że jako jedyna gmina uczestniczyliśmy w spotkaniu z delegacją chińską prowincji Sichuan, na które zostaliśmy zaproszeni przez panią wojewodę wtedy, a dzisiaj panią senator Helenę Chatkę. I proszę mi wierzyć, były to rozmowy bardzo owocne i bardzo długie. To między innymi zaowocowało, że ten rynek azjatycki się nami zainteresował i wizyta Samsunga w Skwierzynie też temu służyła. I wiecie Państwo, mogę powiedzieć tak, że takich spotkań odbywamy mnóstwo. To oczywiście nie są często delegacje gdzieś tam z dalekiego świata, to są często delegacje z Niemiec, z Belgii, z Holandii. I te rozmowy już w dalszym ciągu trwają, tylko proszę Państwa, w takich rozmowach po pierwsze obowiązuje pewna tajemnica. I dopóki nie ma realnych efektów, to Państwo oczywiście ich nie widzicie, ale robimy wszystko, żeby też tą gminę wypromować, tak? Po raz pierwszy zorganizowaliśmy konferencję dla wszystkich pracowników PAIZ-u, to jest Polska Agencja Inwestycji i Informacji Zagranicznych, gdzie gmina Skwierzyna miała kilka godzin, żeby pracownikom tej agencji w Warszawie w ogóle zaproponować możliwości, tak? Żeby ci ludzie mogli wiedzieć, po co do Skwierzyny z tymi inwestorami warto przyjeżdżać, tak? Wielokrotnie uczestniczyliśmy w targach. I to w targach zarówno w kraju, jak i za granicą. Staramy się wybierać oczywiście te, które dużo tej gminy nie kosztują. Do tej pory bywało, że kilkadziesiąt tysięcy złotych wydawano na targi w Monachium, na które jechała pracownica urzędu, która nie potrafiła zamienić słowa w żadnym języku. Pytam się, po co to robiono? I dzisiaj jest wiele takich możliwości, chociaż uczestniczyliśmy w targach China Expo w Warszawie, które dla gmin były zupełnie za darmo. Tak? Ja dzisiaj powinienem zajmować się na pewno zupełnie czymś innym, a nie uczestniczyć w debacie i odbierać, jak Państwo widzicie, absurdalne zarzuty. Więc zacznę od tego, że każdy też ma prawo bronić się tak, jak jest mu wygodnie i to, co nie jest zabronione, rozumiem, jest dozwolone. Wszyscy moi koledzy, czy to w Pszczewie, czy w Międzyrzeczu, czy niedawno w Krośnie, bronią się w ten sam sposób, a sytuacja jest prosta. Nawołujemy, nie idźcie Państwo do referendum, bo tak naprawdę referendum rozpętała pewna grupa osób. I niech idzie odwołać burmistrza ta grupa. Cała reszta w tym momencie ma dzień wolny. Betonka. Zasługa pana burmistrza, nie bierze wykonanie. Ta betonka została... Musimy zmierzać do pytania. Proszę? Do pytania. Tak, tak. Właśnie ta betonka w pocie czoła rolników została wybłagana poprzez PSL, poprzez Izbę Rolniczą. A pana burmistrza, pan burmistrz był w zasadzie tym hamulcem, który nie chciał doprowadzić. Druga sprawa. Jakie jest pytanie w związku z betonką? No, że to nie jest prawdą, to zasług pana burmistrza. Że to gmina złożyła wniosek, a każdy, kto lobbował za tym, to ja mu bardzo serdecznie dziękuję. I tak bym to skomentował, bo tak jak powiedziałem, gmina to złożyła, gmina opracowała kosztorys, gmina to również wykonała i nadzorowała. Natomiast jeżeli ktoś kanałami mi nieznanymi również prosił o tą drogę, to proszę Państwa, no tak powinno w normalnej demokracji wyglądać, że staramy się o to wszyscy. Jeżeli Pan dołożył też do tego, bo nie wiem, czy dobrze zrozumiałem, swoje 5 groszy, to bardzo Panu za to dziękuję. I Państwo sami 1 kwietnia zadecydujecie. I chciałbym po prostu, żebyście Państwo jako obywatele potraktowali to poważnie, że to nie jest 1 kwietnia prima aprilis, tylko to są normalnie jest poważna sprawa, taka, która chodzi nam o odwołanie burmistrza. Mam nadzieję, że ta informacja tutaj, te fakty ścisłe ukażą się publicznie, skoro Gazeta Lubuska organizuje tę debatę i obiecała, że w środę te informacje zostaną przedstawione. Mam nadzieję, że tutaj te wszystkie fakty, te wyliczenia będą Państwu podane do publicznej wiadomości. Zapraszam, namawiam Państwa wszystkich do wzięcia udziału w referendum poprzez wyrażenie swojej aprobaty lub dezaprobaty tego, co się dzieje w mieście. Uważam, że ci, którzy popierają pana burmistrza, powinni jak najbardziej licznie pójść do tej urny i pokazać wszystkim, że życzą sobie, żeby dalej pan burmistrz był naszym burmistrzem, a państwa, którzy uważają, że jest inaczej, również zapraszam serdecznie, aby skreślili przysłowiowe słowo nie.